Dobry wieczór Państwu, Remik Pajor-Kubicki i Aleksandra Brzesznia-Sowińska. Zaczynamy panoramę Pyrzycką. Niejasna jest przyszłość biogazowni w Pyrzycach. Informacje na ten temat, które przekazał m.in. portal Pyrzyce24.eu, wzbudziły wśród mieszkańców miasta i gminy wiele kontrowersji. O sprawie mowa była na styczniowej sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Marzena Podzińska wyjaśniła m.in., jak wygląda sytuacja budowy na dzień dzisiejszy. W sprawie biogazowni na ostatniej sesji interpelowała radna Okręgu 12 Iwona Ksel. Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej powstawania, możliwości powstania takiej inwestycji i jak wygląda sprawa na dzisiaj. Jakie ma być oddziaływanie na środowisko, w jakiej technologii miałaby powstać wyżej wspomniana inwestycja, jak ma się tego typu inwestycja do indywidualnych ujęć wody mieszkańców ulicy Stargardzkiej i Wiosennej, w jaki sposób miałby się odbywać transport odpadów do biogazowni, jeżeli będą to odpady pochodzenia odzwierzęcego, czy jest przewidziany transport przez miasto, w jaki sposób będą również przechowywane odpady. Sprawa biogazowni rozpoczęła się w 2010 roku. W 2010 roku firma wystąpiła do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia W związku z tym została przeprowadzona procedura i taka decyzja została wydana. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że ta informacja nie została podana do wiadomości publicznej, nie było ogłoszenia. W związku z faktem, iż stron postępowania było 20, nie było powyżej 20. Decyzja została wydana, ma ona okres ważności 4 lat. W związku z wydaniem tej decyzji została również wydana decyzja o warunkach zabudowy, która jest aktualna. Firma w grudniu tego roku wystąpiła o przedłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej. Wezwaliśmy firmę do uzupełnienia wniosku. Taki wniosek nie został uzupełniony, w związku z tym wniosek ten został pozostawiony bez rozpatrzenia i zostało wydane ogłoszenie na ten temat. Jeżeli firma ma również prawo wystąpić ponownie o przedłużenie terminu ważności decyzji i chcę Państwu też powiedzieć, że jeżeli wystąpi, to to przedłużenie ważności terminu tej decyzji nie odbywa się na zasadzie dokumentów już złożonych, tylko przeprowadzenia ponownie procedury środowiskowej. I tutaj oczywiście jest udział społeczeństwa, ja przewiduję taki udział społeczeństwa, żeby było, będą informacje i również możemy w tym temacie przeprowadzać konsultacje społeczne. Także na ten moment tak to wygląda. Nie ma pozwolenia na budowę, jest decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa, o którą firma może wystąpić o przedłużenie jej terminu ważności. Ostatnia sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego zaowocowała wyborem komisji rewizyjnej. W jej skład weszli przedstawiciele Koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Skutecznego Samorządu oraz radny wybrany z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W komisji nie znaleźli się radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Jednak radna reprezentująca PO została wybrana przewodniczącą Komisji Oświaty. Na początku sesji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady zrezygnował Artur Pniewski z klubu PSL-SS. Decyzja ta otworzyła mu drogę do wejścia w skład komisji rewizyjnej, do której zgłosił go Walenty Darczuk. Kolejnym kandydatem był Ariel Ostolski, zgłoszony przez Mirosława Bitenca. Do komisji rewizyjnej radnego Ariela Ostolskiego. Wicestarosta Bartłomiej Królikowski zgłosił kandydaturę Stanisława Stępnia z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Ten jednak nie zgodził się na kandydowanie, co skomentował zgłaszający. Podczas obrad drugiej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego temat komisji rewizyjnej został poruszony, mimo że nie wynika on bezpośrednio z porządku obrad. Natomiast dyskutowaliśmy o tym temacie przy okazji omawiania innych komisji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Wówczas ze strony pana Stanisława Stępnia, pana radnego, padły słowa deklaracji co do pracy w komisji rewizyjnej. Dlatego też poczułem się zobowiązany wyjść naprzeciw tejże deklaracji i zaproponować pana Stanisława Stępnia, pana radnego, do tej zaszczytnej funkcji członka komisji rewizyjnej. W reakcji na tą wypowiedź zainteresowany zarzucił wicestaroście manipulację. Bo widzę, że pan jest chyba
już przyzwyczajony do manipulacji, jakie pan tu wprowadza. Powiedziałem na ostatniej komisji, na ostatniej sesji, że jeżeli będzie 3 członków zarządu, czyli nie będziemy wybierać 5 członków zarządu i 2 członków zarządu, którzy mają być wybrani, zostaną, przejdą do komisji rewizyjnej, to ja również zgłaszam swój akces. Na te słowa wicestarosta odesłał wszystkich do nagrania, twierdząc, że będzie ono najbardziej obiektywne w tym przypadku. Po tej wymianie zdań Artur Pniewski zgłosił Michała Łuszczyńskiego, kolejnego radnego wybranego z list PiSu. Również on nie wyraził zgody na kandydowanie. Ostatecznie wicestarosta Królikowski zgłosił kandydaturę klubowego kolegi Mirosława Bitenca, który przy okazji zabrał głos. Chciałbym serdecznie podziękować radnym, którzy odmówili przyjęcia jakiejkolwiek funkcji w komisjach. Należy rozumieć, że macie Państwo tak wielkie zaufanie do zarządu, że ufacie w to, że będzie ten zarząd działał właściwie, bo z tego, co ja się orientuję i kiedy byłem radnym, to przyjętym zwyczajem zawsze było tak, że opozycja kontrolowała zarząd. Ale jeżeli jesteście tak łaskawi, to bardzo wam dziękuję za wasze wielkie zaufanie. Dziękuję bardzo. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Artur Pniewski, wiceprzewodniczącym Mirosław Bitenc, a sekretarzem Ariel Ostolski. Zarząd powiatu pyrzyckiego został uzupełniony o 4 członka. Został nim Walenty Darczuk. Pełni on funkcję tak zwanego nieetatowego członka zarządu. W Radzie jest m.in. przewodniczącym klubu rządzącej koalicji PSL-SS. Zgłaszam do składu zarządu powiatu radnego Walentego Darczuka. W środowisku pyrzyckim, co by tu nie powiedzieć, to zawsze będzie za mało albo za dużo. Jest to osoba, jeśli chodzi o edukację, szczególnie rolniczą, o samorząd, znana, szanująca, szanowana osoba wśród mieszkańców. Zaświadcza o tym praktycznie wybór w każdej kadencji. Uprawnionych do głosowania 15 radnych, obecnych na obradach zgodnie z listą obecności 13 radnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, głosów ważnych oddano 13. Nieważnych brak. Kandydat na członka zarządu powiatu pyrzyckiego Walenty Darczuk otrzymał następującą liczbę głosów. 10 za, 3 przeciw. Czułem się zobowiązany jako koalicjant Stronnictwa Ludowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Skuteczny Samorząd, brać udział w pracy zarządu i wraz z Arturem Pniewskim wziąć odpowiedzialność za to, co podpisaliśmy w umowie koalicyjnej. Ostatnio coraz częściej mówi się o przywróceniu połączenia kolejowego między Pyrzycami a Stargardem Szczecińskim. O sprawę postanowiliśmy zapytać starostę Kazimierza Lipińskiego. Okazuje się, że rozmowy na ten temat są zaawansowane. O szczegółach opowie starosta. Kilka dni temu rozmawiałem z starostą stargardzkim, powiatu stargardzkiego, o możliwości uruchomienia tejże linii, która jest, jeśli chodzi o tą stronę formalną, w stanie zawieszenia. Natomiast kolej udostępnia nieraz na zasadach komercyjnych. Jeżeli jakaś firma chce przewieźć nawozy czy węgiel, to udostępniają za odpowiednią opłatą, ale muszą wówczas przygotować, zabezpieczyć, żeby można było przejechać. Myślimy o uruchomieniu tejże linii, może pod kątem częściowo turystycznym, rekreacyjnym, ale nieukluczonym też może innym, ale więcej będę mógł powiedzieć, kiedy odbędę rozmowę z starostą stargardzkim oraz z dyrektorem PKP Linie Kolejowe, który w tej chwili przybywa na urlopie, jest czas ferii zimowej, pewnie wyjechał gdzieś z swoimi dziećmi albo z wnukami i najprawdopodobniej po 9 lutego rozmawiamy, co dalej. Nowy rok to również nowy sezon protestów. Za nami m.in. protesty lekarzy i górników, a teraz przyszedł czas na rolników. Okoliczni gospodarze zorganizowali tygodniowy protest, blokujący w określonych godzinach główną ulicę Pyrzyc. Szkoda tylko, że zamiast w rząd, do którego rolnicy mają pretensje, protest uderza w zwykłych mieszkańców.
Głównym powodem protestu, tak jak poprzednio, jest sprzeciw gospodarzy wobec sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Domagają się zmian w prawie, które nie pozwolą, aby od 2016 roku zagraniczni inwestorzy mogli bez większych problemów kupić ziemię w Polsce. Tym razem jednak protest dotyczy też ogólnej sytuacji rolnictwa i producentów żywności w Polsce. Zgodnie z planem blokada będzie trwała do 9 lutego. Na koniec akcent humorystyczny. Przyszła nowa kadencja, więc przyszedł też czas na nowe zakupy, aby godnie reprezentować swoich wyborców, co zresztą widzimy w tej chwili na zdjęciu. My gratulujemy wyboru stroju i wszystkim radnym życzymy samych udanych decyzji. Czas na prognozę pogody. Sobota zapowiada się słoneczna, z temperaturą do 2 stopni Celsjusza. W niedzielę możliwe opady śniegu, a temperatura minimalna wynosić będzie minus 4 stopnie. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Kolejna panorama Pyrzycka 20 lutego. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia.